Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. W tej części zajmiemy się fizyką cząstek, a konkretnie brakiem tej fizyki. Zatem prawdopodobnie będzie to jeden z najkrótszych tutoriali w całym kursie. Tak czy inaczej, powiemy sobie dzisiaj o rodzaju fizyki, która nazywa się no, czyli po prostu nie, brak. Mam tutaj przygotowaną taką prostą scenę w Blenderze, na której jest wstawiony emiter. Jest to ten zwykły plane. Na tym plane widać już kilka wygenerowanych wcześniej cząstek. Każda z tych cząstek przypomina taką kuleczkę. I ta kuleczka jest generowana z pomocą obiektu wstawionego na inną warstwę. Tego systemu cząstek będziemy używali także do innych rzeczy. Już użyliśmy na przykład do rotacji. Otóż teraz w tym systemie cząstek, te kilka cząstek wygenerowanych na planie, posiada właśnie fizykę określoną jako nie. Fizykę możemy zdefiniować na panelu Physics. I tam jest tej fizyki kilka różnych rodzajów, a więc najprostszy z nich to jest no. No oznacza, że fizyki w ogóle nie ma. Cząstki w tym momencie pojawiają się oczywiście, ale nie reagują w ogóle na świat i są po prostu głupie. W tym ustawieniu mamy do wyboru dwie dodatkowe opcje. Jest to rozmiar cząstki generowanej za pomocą systemu cząstek i ten rozmiar ustawiony jest na 500. Jeżeli ustawię rozmiar 1, to otrzymam oryginalny rozmiar obiektu, z którego te cząstki powstają, a obiekt ten trzymam na drugiej warstwie, jest to taka kulka. A więc 1 oznacza rozmiar tej kulki po prostu, to jest 100% oryginalnej wielkości obiektu, z którego cząstki powstały. Jeżeli ustawię troszeczkę mniej, na przykład 1/100, no to wtedy mają bardzo malutkie te kuleczki i sterując tym rozmiarem mogę decydować o tym, jak bardzo będą one widoczne. Kolejny parametr w tym systemie to jest random size, czyli losowość doboru rozmiaru cząstki. Rozmiar cząstki może być losowy. Obecnie teraz ta losowość wynosi 0, co oznacza, że rozmiar wszystkich cząstek jest identyczny i taki, jaki ustawiliśmy w parametrze size. Jeżeli jednak size ustawię na 1, a random zacznę zwiększać, to w tym momencie okaże się, że cząstki zaczną się pomniejszać. Jest to spowodowane tym, że rozmiar w tym momencie jest losowany od 0, czyli rozmiaru najmniejszego, do rozmiaru 1, czyli do 100% wielkości. A więc mam teraz 100% możliwości od 0 aż do tego całkowitego rozmiaru określonego przez rozmiar cząstki. W związku z tym teraz mogę decydować o tym, czy też raczej już nie mogę decydować o tym, jaka jest wielkość cząstek, a jedynie mogę spowodować, że będzie ich na scenie więcej, będą miały całkowicie różne rozmiary. No i to jest wszystko, co chciałem w tej części tutoriala powiedzieć. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Zapraszam po resztę rzeczy dotyczących cząstek. Na razie.